Zostałam uprowadzona przez żołnierza i zamordowana, broniąc swojego dziewictwa. To było na początku I wojny światowej. Miałam wtedy 16 lat. Moje ciało znaleziono po kilkunastu dniach w pobliskim lesie. Urodziłam się 2 sierpnia 1898 roku w Waurudzie w Powiecie Tarnowskim. Moi rodzice nie byli bogaci, ale byli bardzo religijni. Od najmłodszych lat byłam oddana Bogu. Uczęszczałam do szkoły podstawowej w Zabawie, gdzie wyróżniałam się pilnością i pracowitością. Po szkole pomagałam rodzicom w gospodarstwie. W wolnych chwilach lubiłam modlić się, czytać książki i pomagać potrzebującym. W 1914 roku zostałam zamordowana przez żołnierza, który chciał mnie zgwałcić. Broniłam się i nie chciałam się poddać, dlatego mnie zabił. Zostałam beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II. Jestem patronką dzieci, młodzieży, dziewic i matek. Chciałabym, aby ludzie mieli nadzieję i jeżeli że Bóg zawsze jest z nimi. Opisie pod tym filmem zostawiłam dla ciebie modlitwę z moim wstawiennictwem.